Teraz dostaniesz. Ty! Jakbym wiedział to wcześniej, bym się kurna tak nie bawił. Nie wiedziałem, że trzeba rzucać wtedy, kiedy ten gościu wystaje. Znowu! Ja rozumiem, że nie jestem rozgrzany w tej grze, bo dopiero co zaczynam dzisiaj grać, ale... Że aż tak mnie to sponiewierało? Wow. Nie wierzę. No szkurna twoja, jasna ciasna. No naprawdę mnie tu nieźle sponiewierało. Unikać beczek, unikać beczek. Beczki nie są trudne. Strzelanie też nie. Kurna, tu się unikałem. Kurczę. Ja pierdzielę, no co się tutaj wyrabia? Który to już raz? Dobrze, że przynajmniej całe zdrowie odzyskuję za każdym razem. Ale może jakoś się uda, może tym razem. Wow. Kurna, no nie wierzę. Zasieki, tu ten wariat, masz to i się zapchy. Wow. Dobra, nareszcie. No kurna, ile razy można było to powtarzać? San Miguel. At last. Jaki boss. Boss fight. Czwarty. Ciekawe, ile jeszcze rozdziałów? Jeden, dwa? Może więcej, ale nie wydaje mi się. Their euphoria was short-lived, intercepted by German troops who still held San Miguel. Carl and Anna were led to the officers' quarters for interrogation. Carl was sent back to fight for the Germans, while Anna was sent to the infirmary to care for soldiers. On April 8th, the French forces launched an assault on San Miguel, an opportunity that Carl would not let slip by. Czekaj, a tutaj coś jest? W sumie? Dobra, mnie jeszcze z tym. Gdzie idziemy? Na górę, no dobra. Aha, dobra, kot. Lumpen
O, wnoszę stare łachy. Tylko kasku brakuje. Znaczy hełmu. Nie, podaj mi kot. Czy bym mógł wziąć hełm? No dobra, jakiś poproszę może kot? Aha. Kot poproszę. Bez takich. Wszystko weźmiesz klucze, czy nie? Nie. Dobra, idziemy na zewnątrz. Jak coś patrzę, że chyba tutaj trzeba będzie poszperać. Hełmu mi brakuje. A, nawet tak można znajdywać te. No, tyle tu i ja wiem. O coś mądrzejszego. Nie chcesz chwycić? Dobra, już chyba wiem. Już chyba, kurka, wiem, o co chodzi. Kurka, no. Dziady go jeden. Cisko. Nie wiem, tak sobie tylko po prostu. Nie, chodź, 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 chodź. Daj mi to. Dobra. Dzięki. Dobra, klucze mam. I co teraz? A, tutaj, no tak. Daj szkopski hełm. Szkopską wroną. Wciągamy szkopską flagę na nasz. Czekaj, czekaj. Tu jest kod do sejfu, coś mi się wydaje. Czekaj. To może być piątka. Piątka. Dobra, zobaczmy to. Czekaj, nie, czwórka. Czwórka i dwójka. Czwórka. Dwójka. I czwórka. Wiesz, nie?
Czekaj. O, jedno w prawo, dwa w lewo i trzy w prawo. Jaka zagadka. Czekaj. No dobra, spróbujmy tak. Nie wiem, dlaczego nie wyszło, bo chyba dlatego, że ten dwa razy tej samej liczby się nie da. Jeden w dół, dwa w górę, trzy w dół. Jeden w dół, dwa w górę i trzy w dół. Dobrze? Nie. Jeden. Dwa. Właśnie. No, a ty kurczę, no tak, flagę trzeba powiesić. Jak flagę powieszę, to będą pewnie tam liczby. Dobra, już wszystko jasne. Na pewno tak. Dobra, wieszaj. Chyba dziewię. Szkopskie. I lecimy teraz sprawdzać. No. Czekaj, dobra, to tak będzie. Będzie. Tak chyba, czyli 8. 1, 5, 8, 1, 5. O, 8. 1, 5. No, udało się. Weź parę granatów jeszcze. Już alarm? Nie, idź tam. Mówiłem, żebyś tam nie szedł. To już śmierć. Wow! Ty sanitariusz, ty nie powinieneś pomagać? Czekaj, wszystko. Ale będziemy go wyciągać. Nie da się? Nie, a wszystko. No dobra, jest, już się przestraszyłem, że... No, chciałem go wyciągnąć, żeby nie było. Się nie dało. A to albo nie do dziury. Co to jest? Dobra. Wszystko, idziesz po machę. Nie gadaj, że nie wejdziesz.
super, genialnie. Ja tu mogę podziałać. Coś tu jest. Czekaj. Może spróbuj. Aha. To niby co tu miało dać. Dobra. Idziemy. No nie, ciekawie ci powiem, co tam jest na górze ciekawego. No, tyle co nic. Ty, udało się. Myślałem, że tu trzeba rozbujać. Ja braw. Dobra, psiur, teraz idziesz po moją maskę. Garnek. Dobra, pytanie tylko po co? Po co ja tutaj przyszedłem? Żeby uciec. Aha. Carl was about to finally make it back home. Freddy was joining the Canadian troops stationed at Vimy. In the sky, George, a British aviator from the Royal Air Force, was spotting the German positions for artillery support. On this day, Canadian troops led the charge. No tak, Freddy was poprowadzi. No tak. O. A mi się podoba. No tak, to pierwszy, ten lepszy. Albo nie, wycofać się. Strzelają, wycofać się, mówię. Wycofać się. Dobra, zmieniłem zdanie. Pierdyknijmy tam, zobaczmy, co się stanie. Co już? A jeszcze sobie pierdyknijmy tak na wszelki wypadek. Co tu jest? Kibelek? Wow, lepiej chyba niekoniecznie. Dobra, czekaj. Może jeszcze coś tu trzeba rozwalić. Ja wam strzelę. Wydaje mi się, że chyba to już wszystko. To tutaj w nas jeszcze pakują. A to co to jest za wehikuł? Ty, co to robi? Mogę tym postrzelać?
A, ty, o, ty, już widać co i jak i gdzie. Dobra, tu jedno pierdyknąłem nawet nie sprawdzając. A drugie to pomiędzy, no to będzie 10, dobra, na 10 jeszcze. Wszystko jasne. Możemy stąd wyjść. Dobra. Dobra, to będzie na 10. Na 10, a tutaj pójdę. Coś będzie? Będzie. Znajdźka. Dobra. Czyli jeszcze wdychę pierdykniemy i będzie dobrze. Opa! No tak. A ten co tu robi? O, coś tu leci za dużo strasznie. O kurna, wycofać się. Niech inni biegną przodem. Dobra, teraz wyprzedzamy. O kurcze, coś tu się dużo zbliża tego. O, super bomba leci. Rób coś, skacz, schodź, nie wiem. O, wygnojki. Policzę się z wami. Mam tu super działo. O, ups, wycofać się. Tak, kminem. Poproszę, dziękuję. Czekaj, tu jest wajcha. Gdzieś jest? O, znajdźka. Mogę tu wziąć? Chyba niekoniecznie. Jak to walnę? No tak myślałem. Dobra, gnojki, pokazywać mi się, gdzie jesteście. Let's go, boys, tylko gdzie? Bo ja na razie, tyle co widzę, to sam dym. Pierdyknijmy tam. Trafiłem? Za pierwszym razem? Bez celowania? Czyli co? Lecimy dalej? A to... O! Czołg! Mój ulubiony czołg! Czekaj na mnie! Powiedziałem, czekaj. Już ty kurna twoja. Wiem, że tu zaraz będzie z tyłu bombka leciała. O, szybciej. Albo wolniej. O, coś tu dużo leci tego. O, wycofać się. To już moja śmierć tutaj w tej grze. Nie wiem, jakiś licznik powinienem sobie sprawić. Nie myślałem, że tyle będę ginął. To czasami w tak bezkształtny sposób. Wow. Gazu! Teraz się równą warto nie da załatwić jak ostatnio. Dobra, teraz gazu. Kurna, dużo tych bombek. Ja
Ja pierdzielę, co tu się wyrabia? Nie wiadomo, czy to bardziej z tyłu biec, czy z przodu, czy gdzie? Ja wam strzelę. To to łachy. Przestaną strzelać czy nie? No ja się nie ruszam, aż się wyprztykają. Nie, dobra, już trzeba tu działać. Ktoś tu jest? Zwykle szukam znajdziek, ale nic nie ma, dobra. Ale... No myślałem, że to swój był. Ty, kurna, palnij go. To zrobimy bum. Idziesz, Freddy, idziesz. Nie, no to nasz. Dobra. O, kurka, medal dostałem. Kiedy ciągniesz kawałek sznurka? There's so many failures and sacrifices. The Canadians finally managed to take the hill back from the Germans. The United States entry into the war grew more certain by the week. The last letter from Freddy's younger brother confirmed his country's newfound eagerness to join the fight. Emil was within a few hundred yards of Emil's farm when the rumbling of the French air patrols began thundering through the April sky. Wszystko idziemy. No, dalej w tej masce. Nie wiem tylko po co. A, no to już chyba wiem. Tu jest to, tu jest to. Wejdźmy tutaj. Was? Wie? Tu jest takie kółko, tu jest to. A, więc więcej światła, dobra. Pewnie dla psa, tak? No. Dziękujemy. Aha, dobra, już czaję. Czekaj, teraz go na górę. Wszystko będzie tu za dźwignię. Pytał, a my na górę tutaj. Tu to. Nie ma przyciska. A tutaj wszystko. No już idę psiur. Do koszyka.
Nie żartuj. Jest blisko. Czy ja go tu powinienem po prostu wózkiem? Być może. Tak. Ja go tu powinienem wózkiem przywieźć. Czekaj, psisko. Puściłem to? Aha, tak. Dobry pomysł. Tak się zastanawiam. Gdzie teraz? Wszystko tu wejdzie? Może wejdzie po schodach. Po schodach czy nie? Oczywiście, że wszystko nie wejdzie. Co trzeba zrobić? Puszka mi jest potrzebna. Psisko musi wjechać na górę. A, dobra. Chociaż nie dobra. Jak zrobić, żeby on... Tutaj nie wejdzie. No nie. Podrabienie na to też nie wejdzie. Nie no, czy ja jestem taki głupi, czy po prostu jakoś nie widzę możliwości? Czekaj, może on przeskoczy na to. Jeszcze za cholerę tu nic nie widać. Teraz. No pięknie. Naprawdę nie przejdziesz. Proszę cię. Czy podpowiedzi? Tyle tu ja wiem. Okej, czekaj.
Tu nie wejdzie, tu jest drabina, tam też jest drabina. Ja muszę na tym poziomie go mieć. Ewentualnie na tym wyżej. Może coś na zewnątrz jest, jakaś deska, kładka czy coś. Tak mnie specjalnie nie sprawdzałem. Nie widzę. Kurczę. No wszystko... Czekaj, a może ty to przesuniesz, czy nie? Czekaj, wszystko ponieś to. Mi się wydaje, że on to przesunie. Mhm, to jest... jest rączkę do przesunięcia. Dobra, wszystko. No. Tak. Oczywiście. Dobra. Wszystko. Dajesz. O, nawet nie trzeba tego podnosić. Dobra, wszystko dajesz teraz. No. Dobry piesiu. Tylko kurna traw. Mamy tylko jedną puszkę. Super. No, ten dym. Tam jest wyjście jakieś. Tam widziałem okno po lewej. Tu jest okno. Tam jeszcze jest okno. Dobra. Czekaj. Pierdyknijmy to tutaj. Gdzieś tutaj pewnie. To po co mi to było? Czekaj, coś tam. Co tu jest? Koszyk. Się przyda. Przydałoby się. Dobra, dobra, dobra. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w tyłku. Wsiadaj, zobaczymy, co to da. Podnosi to. Co to kurna da? Tutaj chyba. Czy nie? Wszystko. No, by się przydało, żeby tutaj przyszedł. Może za mało przysunąłem. No nie. Czekaj, czekaj, może przez okno. No też nie.
Kurwa, te zagadki się robią już coraz trudniejsze. Czekaj, a, dobra, już chyba wiem. Tak jak mówiłem, te zagadki stają się coraz trudniejsze, ale trzeba niestandardowo też myśleć. No, już teraz widzi pies, gdzie co jest. Dobra, i teraz idziemy na drugą stronę, tutaj. Łapię za to. O, dobra, to mi nie potrzebne do niczego. Czekaj, psiur. Gdzieś zginął. Gdzie on jest? Dobra, psiur. Jedynka. Psiur. Znowu jedynka. Dobra. Co teraz? I ani w dół, ani do góry, ani w prawo, ani w lewo. Aha. Kurna, ten dym tak przeszkadza. Tu są schody. No, bierzemy ją. Wyciągamy. Że zginiesz, chłopie. April 16th, 1917. Emil was still sick. But the general needed every soldier who could stand to launch his big offensive. Once again, it was to be the battle that would bring an end to the war. Krzykacz leć przodem. On zginie, mniej będzie szkoda. Dobra, wycofać się. Krzykacz, lecisz. Mam tu gdzieś, nie idę tam.
Ale zapory. Nie ma co. Kto je robił? To mu nie poszło. A, znajdźka. Dobra, lecimy. Zginął razem z tamtym, z przyciną. I dobra, to ja będę siedział tutaj, ty tam przycinaj. Czego się drzesz? Kolejny do cięcia? Nie wiesz. Dobra, no ale... Ty masz to do cięcia, czy nie? Ten nożyce. Piątko ma. Ja sobie tu poczekam. No właśnie. No ty nie myśl nad nim, tylko po prostu działaj coś. Ty mnie załatwił? No nie wierzę. Generał. No to co ja mam tu kurna zrobić? Czy przekopać? To on mnie załatwia jak się cofnę. Dobra, no ale nożyce mi są potrzebne. Co ja z tym drutem zrobię bez nożyc? Okej, okay, ma flet. Ja najlepiej. Bardziej tu pomoc. A dobra. Już kapuję, dobra. Muszę go ściągnąć. No już. No, ty nie myśl, ty. Albo go dobij, albo co? Czego się drzesz? No, pomożesz mu? No nareszcie. Czemu wcześniej nie chciał? Ty nie wystawiaj tej tej kosy. No ja się wycofuję, jak sobie chcesz. Dobra, teraz idziemy. Szybciej. No, będziemy kopać. Dobra, a tutaj coś w górę. Wykupiemy coś fajnego? W dół, kopiąc. No nic nie ma, żaden znajdziek. Ja jestem po prostu uczulony na takie sytuacje, trzeba spierdzielać i tyle. Aha. Teraz coś tu chyba piznie. No, tak jak myślałem. No te zasieki nie wyglądają na mocne. Aha. Znaczy osłony, nie zasieki. To w sumie to może i zasieki. Chowajcie się. Czemu ja ostatni biegnę? Może się cofnę. Ty kurna, dobra, chować się. Dobrze, że zapisał w miarę w dobrym miejscu. Ty dziabaj szybciej, to co?
No tylko stąd. O kurna. Ja się mam przez to przekopać? Co jaja robicie? O kurka, dużo tego w cholerę jest. Kop jakoś do góry, bo zaraz wylecimy w powietrze. Że tak zażartuję, którędy teraz. Wow. Chłopaki. Może być nasz koniec. Smutny koniec. Jakoś się udało przez to przebrnąć. Tylko. Truposzczak. Wyciągnę cię z popu, spokojnie uratuję cię. Znowu wrzaskun przyleciał. Ten tylko wstał, od razu już gotowy do działania. Będziemy się przekopywać przez nich, czy co? Kolejny raz zginąłem. A może jednak lepiej było poczekać, tak myślałem. Tu i czekamy. Teraz ognia ostrze do przodu. Przekopujemy się przez tą górę trupów. Znowu coś pierdyku, znowu coś tutaj leci na nas. No chłopaki mnie zostawili. A walcie się, nigdzie nie idę. Nie, no to jest, są jakieś kurna jaja, no. Jak ja mam tędy przejść? Jeszcze gorzej. Szybciej, szybciej, szybciej! Cię nie udało. Dobra, lecimy razem z chłopakami. No, dobra. Stoimy tam, gdzie chłopaki. Zmieniam strategię. Co wy tutaj podkładacie? Ja sam wylecisz w powietrze, gościu. Mówiłem. No nie, no już czas mu przyleciał. Dobra, działamy. Dobra i spadamy. Chciałem się cofnąć, ale pomyślałem, może jednak nie. Wrzasnął z tyłu stoi. Trzymać się chłopaków, ale tu już tylko dwóch nas zostało. Znaczy dwóch chłopaków i ja. No dobra, trzymać się chłopaków. Trzymam się chłopaków. Już się obawiam, że zaraz zostanie nas tylko dwóch. Chłopaki jeszcze żyją? No nie, no znowu moje ulubione. Wow. Coś tu pierdykło. Więc widzę, że to już nie ma żartu z tym. Tu trzeba się szybko przekupywać i szybko działać, bo inaczej... Dupa, kurka, dupa, no tego dziadostwa leci. O kurna, Emil, ty się przekopuj, chłopie, bo tutaj naprawdę się nieciekawie robi, zaczyna się robić. Już to są jakieś kurna jaja. Emil. Ty Emil jesteś w ogóle, czy ty Karol w końcu? Bo zapomniałem, ale... Nie wiem, ale się przekopuj, chłopie. Wow. Chłopaki.
taki mój wyznacznik, gdzie stać. Co znowu, co tym razem mnie czeka? No będziemy pchać ten z trupami? No, wiedziałem, że nas zaraz dwóch tylko zostanie. Ej, koleżka, idź trochę tak razem, co? A niedługo ja sam zostanę, coś tak czuję. Co to jest, taka drezyna? Taka drezyna. Ej, hamuje jeszcze nawet. Ale jaja, ale to fajne jest. Może było lepiej zahamować w lepszym miejscu. Ognia, lecimy. Jedziemy. Tak, na wszelki wypadek. Nie śpieszmy się. No, mam nadzieję, że przeżyję to jakoś. Dobra, ty. Spadamy stąd. Oj, pizło. A! Już wiem, jak się nazywa. To Emil jest. Nie, czy Karl? Już sam nie wiem. Naprawdę. Wiem, że tamten to Freddy, a tych dwóch nie rozpoznaję. Nie, to jest chyba Emil, bo Karl jest chyba biały, tak? Znaczy biały, no... Takie jasne ma włosy. O, wrzaskun. Ty, popchnę tego wrzaskuna. The blow was fatal. Nie wiedziałem, że tak trzeba. Walnąłem go po prostu. Bo tak. Miałem kaprys. Ale to chyba było normalnie. Fabularnie już ustalone. Emil was jailed with the other rebels. Tak, na 100%. Bo normalnie to pewnie byśmy zginęli, jakbyśmy tam poszli. The dogs of war, man's best and most loyal friend, shared the same day-to-day as the soldiers. Whether carrying messages, saving the wounded, or sweeping for mines, they never failed to fulfill their duty. What? Aha, to co, znów gramy babeczką? Czekaj, tu coś jest? Jest znajdźka czy coś? Tu się da wejść. Czy to, tu coś jest w ogóle? Czy nic? Myślałem, że w prawo trzeba iść. No, będziemy znowu szyli. Dół. Lewo. A ciekawe, jakby mi się to nie udało, to... Czy by zmarł? No, teraz idealnie wszystko porobione. Żyj, Karl, żyj!
Znowu to samo. Jak zwykle szczy psy wyjmuje, żeby kombinować. Rukę wyjęło? To ciekawe, bo Karl zatruł się gazem. Ja nie wiem skąd ona mu tę kulkę wyjęła. Co? Sybą. Apteka. Dobra. Lecimy po aptekę. Gdzie jest apteka? Apteka na górze. Nie, ciekawe, jakbym się nie pośpieszył, to co? Może lewatywę ty chcesz, żeby ci zrobić, co? Ty. No, już tu jest? Jest tu znajdźka kolejna. Już szukam znajdźka tam Karl umierający. Apteczki brak. Karl się tak drze. No, naprawdę umiera. Może i umiera. Czekaj. Tędy. Na górę. Dobra, spokojnie. On może naprawdę umrzeć. A ciekawe, to fabularnie by było, czy nie? Kurna, jakieś to strasznie zawikłane. Gdzie on jest? Nie mów mi, że wziąłeś teraz ducha. Jeśli ja się nabiegałem za głupio apteczko? Ty! No, nie rób mi tego. Szybka reanimacja i chloroform. Kurna, to jest naprawdę coraz trudniejsze. Ale ja na szczęście robię wszystko perfekcyjnie. Może go to postawi na nogi. Idealnie. No. Jedno potknięcie. Kurna. Drugie. Wow, tu się naprawdę robi już coraz gorzej. I to jest coraz szybsze! Nie, no, nie mówcie mi, że zginie. Bo ja parę razy nie trafiłem. No, może się wyliżę. After weeks without news of Emil, Marie finally received a letter from her father. Change of scene. Chyba będzie pluton egzekucyjny. C'est l'heure. No i?
Będzie pluton egzekucyjny jak nic. Ty, może jeszcze jakieś znaczki są tak na koniec. No, nie da się cofnąć. Ciekawe, czy to miało jakieś inne zakończenia, czy tylko takie? Been filled with so much joy that I can only be thankful for how much I've been blessed. No bo w sumie ja go no uwalnąłem i to specjalnie zrobiłem, żeby nie było, ale ciekawe, dało się tam to przejść bez uwalnięcia? I've been found guilty by a military court for the death of an officer. No właśnie. No Freddy żyje. No, ja go chciałem, no bo za dużo no, krzyczał, ale... Ale ciekawe, dało się ich trzech uratować? Plus psa i dziewczynę? Może niekoniecznie, może to jedyne zakończenie. Since it is the will of God to separate us on earth, I hope we'll meet again in heaven. Może to jedyne takie zakończenie. Keep me in your prayers. Your loving papa. Always. Ale przynajmniej wrzaską dostał w łeb z łopaty. Even though their bodies have long since returned to dust, their sacrifice still lives on. We must strive to cherish their memory and never forget. Jakby nie patrzeć, większość przeżyła. Nie, no fajna gierka była. Takie, no dosyć ciekawe i nawet nie trudne te zagadki. Nie, no świetna gierka. I zakończenie też takie porządne. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnej serii. Na razie.